Siemka, sportowe świry. Ostatnio na siłowni przydarzył mi się niemiły incydent, a mianowicie coś mi dupło w plecach w momencie, jak wykonywałem martwy ciąg. Tutaj macie filmik. No i w tym filmiku chcę poruszyć temat tego, jak zachować się po takiej kontuzji. Dużo osób od razu by przerwało trening, poszłoby do domu, położyło się w łóżku i leżało, dopóki nie przestanie ich boleć. To jest średni pomysł. Generalnie po jakimś czasie pewnie i tak wam przejdzie, ale ten czas sobie wydłużacie przez to, że nic z tym nie robicie. No ja w momencie, jak coś mi tam strzeliło w tych plecach, przerwałem trening, zacząłem się rolować, zacząłem szukać bolące miejsce. To nie był wypadnięty dysk. Uwierzcie mi, generalnie dyski nie wypadają, nie ma czegoś tak jak wypadnięty dysk. Można dostać przepukliny, ale dostanie takiej przepukliny w trakcie treningu, to uwierzcie mi, jest tak bardzo bolesne, że pewnie byście nie byli w stanie wstać z ziemi bez pomocy. No więc ja po prostu już no, czułem, że to po prostu był naciągnięty mięsień. Coś tam delikatnie naderwałem, coś mi spięło, tak? Takie charakterystyczne ukłucie. No więc szukałem tego miejsca, przerolowałem, pouciskałem. Dzięki temu byłem w stanie sobie na spokojnie wrócić do domu. Po powrocie do domu od razu się położę na tej takiej macie z kolcami, nie wiem czy kojarzycie. No a polecam generalnie na rozluźnienie pleców, nawet niekoniecznie w trakcie kontuzji, tylko ogólnie, żeby się wyluzować trochę. Na drugi dzień poszedłem normalnie na trening. Tutaj też filmik na drugi dzień, normalnie robiłem przysiady. Czułem delikatnie ten ból, dlatego zszedłem troszkę z ciężarem. No trochę przy ostatniej serii mi coś się zesrało, to ze względu na zbyt długie ustawianie się, no i ten ciężar dupnął, ale nic mi się nie stało. Normalnie plecy były w takim samym stanie, jak to było wcześniej. Umówiłem się do fizjo, poszedłem do fizjo. Co się okazało, to nawet nie były plecy. To był naciągnięty poślad. Na kolejnych treningach, no nie już zrobiłem sobie... Wcześniej była klata, był martwy, na martwym się rozwaliłem. Były przysiady, więc kolejne treningi to był delikatny trening core'u, tak? Wzmacnianie tych mięśni głębokich, staranie się naprawienie tego, co właśnie się zostało uszkodzone. Rozciąganie, czyli co robię? Cały czas zostaję w ruchu. Dużo osób po prostu położyłoby się, czekało aż to przejdzie wszystko. To tak nie działa. Najlepszym sposobem na naprawienie tego mięśnia, które nam spięło, jest go rozruszanie, tak? Czyli to jest zasada, czym się strułeś, tym się leć, czyli zepsułeś się ruchem, to też tym ruchem się jesteś w stanie naprawić. Te wszystkie terapie, masaże, hydroterapie, ultradźwięki, cokolwiek by tam wam polecił fizjoterapeuta, to jest dodatek do tego, jak ćwiczycie ten mięsień, tak? Musicie się rozciągać, musicie się zostać w ciągłym ruchu, bo jak przestaniecie się ruszać, to po prostu zdziadziejecie, tak? No więc ja po takim ciężkim tygodniu dla mojego poślada pojechałem sobie w piątek na trening, byłem w stanie wykonać w piątek, w sobotę trening z drużyną. Byłem w stanie się ruszać, przypuszczam, że w momencie, gdybym wrócił do domu po treningu, położył się na łóżku, to weekend bym przeleżał i nie był w stanie się w ogóle ruszyć, tak? A dzięki temu, że zostałem cały czas w tym gazie, no to moje ciało było w stanie ten mięsień łatwiej rozbić. No i na kolejny tydzień tak naprawdę już byłem fresh. Moje ciało było gotowe do dalszych treningów. Dobra, w tym odcineczku na tyle. Tak będzie wyglądał nowy format filmików. Będą bardziej filmiki tematyczne. Już nie będzie vlogów. Może czasami jakiegoś vloga wrzucę, ale raczej takie filmiki tematyczne. Jak się podobało, zostaw subiksa, łapiksa. Zapraszam na Instagramy, TikToczki. I do zobaczenia w kolejnym byczku. We'll be right back.